Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w trzecią niedzielę zwykłą. Dzisiaj czytamy Ewangelię Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 14 do 20. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajmy tekstu dzisiejszej Ewangelii. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełni i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. A oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Ważny chyba jest dzisiaj kontekst tej Ewangelii, taki też i czasowy, i geograficzny. Najpierw, że autor nam pokazuje, że było to wtedy, kiedy został uwięziony Jan, dosłownie wydany, zdradzony. A potem, że to się wszystko dzieje w Galilei. To też miejsce symboliczne. Dla Jezusa aresztowanie Jana było znakiem, że on ma wystąpić. Milknie głos, przychodzi słowo. Tak to komentują ojcowie Kościoła. Można tu także nawiązać do przypowieści o rolnikach, że gospodarz wysyła swoje sługi po to, żeby odebrali plon jemu należny do rolników. I tym ostatnim sługą wysłanym jest Jan, chrzciciel, który no, jest zdradzony, za chwilę będzie zabity przez Heroda, Antypasa, ale on też reprezentuje cały lud, który no, sprzeciwia się Bogu. I tutaj widzimy też inicjatywę, że to nie Herod Antypas rządzi historią, ale tym działającym, wielkim działającym, ale w ukryciu, jakby niewidocznym, jest sam Bóg. On teraz wysyła swojego syna, żeby odebrał plon jemu należny. Że Jezus ostatecznie też będzie zabity, zdradzony, ale on zwycięży. Jego prawda zwycięży. Przyszedł czas zbiorów, czas nawrócenia, czas wydawania owoców wiary. Nie? Czas, którego nie da się odłożyć. Czas się wypełnił. Mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii, prawda? Naglące wezwanie, którego nie można ominąć. A Galilea jeszcze. Parę słów o tej Galilei pogan. Piękna kraina, zielona, bardzo urodzajna, zamieszkana od stuleci zarówno przez Żydów, którzy wrócili z niewoli, i tych, którzy mieszkali na terenie Galilei przez czas z niewoli babilońskiej, asyryjskiej, zmieszani z poganami, zarówno z tymi, którzy przyszli ze wschodu, a więc z plemionami mezopotamskimi, jak i z tymi, którzy przyszli z zachodu i północy, Grekami, Rzymianami, prawda? To był taki tygiel narodów i także mieszanka religijna, bardzo bogata. Także tutaj się przecinały szlaki handlowe, w związku z tym mnóstwo tych różnych idei, wierzeń, które przynoszą ze sobą wszyscy handlowcy. Nie był to na pewno kraj, w którym dominowała ortodoksyjna wiara żydowska. Dlatego nazywa się Galileą pogan i cienistą krainą śmierci. Którą miejscem takim po prostu szarym, jak nasza szara rzeczywistość. No, wkracza Jezus. Co znaczy, że bliskie jest Królestwo Boże? Królowanie Boga, tak by trzeba inaczej, może bardziej precyzyjnie określić Królestwo Boże, bo to nie jest rzeczywistość statyczna. Królestwo nam się kojarzy z herbem, terytorium, władzami i ludnością. Ludnością, która tworzy społeczność poddanych tego królestwa. A więc pewne ramy polityczne, ekonomiczne, geograficzne. Królestwo Boże jest inne. Ono jest królowaniem Boga
w ludzkich sercach, w ludzkich relacjach i w ludzkim świecie, także w świecie ekonomii i polityki, ale zaczyna się od otwarcia serca każdego poszczególnego człowieka na panowanie Boga w jego życiu. Nie? Bóg przychodzi zapanować na nowo w świecie ludzi, który dosyć daleko od Boga odszedł. Czy moglibyśmy powiedzieć, że przemija taki czas, gdzie panowała religijność naturalna, dzieląca rzeczywistość na sakrum i profanum, na miejsce święte, gdzie jest obecny Bóg ze swoimi prawami, ale zaraz obok jest profanum. Praca, interesy. Inne życie i tam już królujemy my, tam jest już nasze władztwo, nasze zasady. A więc ta bliskość Królestwa Bożego, którą ogłasza Jezus, oznacza bliskość jakby w trojakim sensie czasowym, że Królestwo Boże, odkąd przyszedł Jezus, nie jest już obietnicą, której się oczekuje, ale rzeczywistością obecną, jest, która kołaczy do naszych drzwi. Po drugie, w sensie takim jakby, można powiedzieć, geograficznym, czy albo lepiej przestrzennym, gdzie jest Królestwo Boże? W Jezusie, pełnym Ducha Świętego, który wkracza w nasze życie i nas zaprasza, żebyśmy razem z Nim weszli w przestrzeń panowania Boga. Nie? I Królestwo Boże jest bliskie w sensie wewnętrznym, bardzo osobistym, mianowicie w odpowiedzi na wezwanie Jezusa, nawracajcie się, przyjmijcie Ewangelię, ja muszę otworzyć drzwi temu Słowu, które kołacze do mojego serca i pozwolić, żeby Bóg zapanował w moim życiu, żeby zrobił we mnie małą rewolucję. Czyli jeżeli, prawda? W Jezusie, w Jego osobie, Królestwo Boże, to jest, On jest święty, jest sakrum, On jest cały święty, cały Boży, ten, który otwiera się dla Jezusa, dla Jego Ewangelii, w nim także jest jakby złączenie tych dwóch rzeczywistości, tej dychotomii, która nas no, po prostu zabija i więzi. A więc, że nie ma już sakrum i profanum, jakby dwóch naszych oblicz, że jesteśmy miejscami święci, a tak naprawdę... Normalni. Gdzie indziej, prawda? Gdzie indziej. W pracy i tak dalej. To wszystko zaczyna być święte. Wszystko jest miejscem spotkania z Bogiem. Ta moja Galilea pokazana jest w bardzo konkretnych przykładach jako miejsce pracy czterech rybaków nad jeziorem. W Łodzi, przy sieciach, w Kafarnaum. A więc Jezus, który wzywa wszystkich, kieruje słowo do wszystkich, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, w tym momencie skraca ten dystans i kieruje słowo do konkretnych ludzi, których spotyka. I zauważmy jedną rzecz. To nie my szukamy Boga. Czasem ktoś mówi o sobie, że jest poszukujący, prawda? I czasem umiera jako poszukujący. Tak naprawdę to Bóg w Jezusie szuka nas. On pierwszy wychodzi z inicjatywą. Wchodzi w nasz świat, w naszą rzeczywistość, w której żyjemy, pracujemy, tu i teraz. Pierwszy punkt. Inicjatywa Boga. Kolejny element złamania tego panowania religijności naturalnej w nas, gdzie człowiek, ten naturalny człowiek szuka Boga sam, jak go o własnych siłach. Tutaj widzimy, że inicjatywa przychodzi od samego Boga. To Bóg szuka człowieka. Tym się różni chrześcijaństwo, które nie jest wiarą, która nie jest religią, od powiedzmy, no, różnych religii. Bo religia jest wysiłkiem człowieka, żeby skonstruować jakąś drabinę do nieba i niejako chwycić Pana Boga za nogi, skłonić Go, żeby bóstwo pochyliło się nad nami, nad naszym życiem, żeby się nami zajęło, żeby okazało nam przychylność. Tymczasem Ewangelia nam pokazuje odwrotną drogę spotkania z Bogiem, gdzie Bóg pochyla się nad nami tak bardzo głęboko, że się staje jednym z nas i wychodzi na drogi naszej codzienności, żeby nas szukać i odnaleźć. Tak jak Zacheusza, prawda? Najpierw ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja. Co znaczy ujrzał? Spojrzeć to znaczy
wydobyć drugiego z jego samotności. Jeżeli najłatwiej to sobie wyobrazić, kiedy mąż i żona, zanim pójdą do kościoła, żeby stanąć jakby w spojrzeniu Jezusa na mszy świętej, żeby sobie przypomnieli, kiedy spojrzeli na siebie po raz pierwszy, tak inaczej, w sposób taki, że to spojrzenie było aktem wybrania drugiego. Patrzę na ciebie zupełnie inaczej niż na wszystkich innych ludzi, którzy byli tam, na tej zabawie tanecznej, czy na tym jakimś przyjęciu, gdzie się spotkaliśmy po raz pierwszy. Spojrzenie, które wydobywa mnie z mojej samotności, które mnie jakoś wybiera. Mówi mi, że jestem znany, akceptowany, kochany, że ktoś po prostu chce wejść ze mną w kontakt, nie? Dlatego warto, czy na mszy świętej, czy na modlitwie osobistej, zatrzymać się nad tym jednym zdaniem, żeby poczuć na sobie spojrzenie Jezusa, pełne miłości, które jest spojrzeniem indywidualnym. Nie patrzy na mnie takim obojętnym wzrokiem, jak się patrzy na tłum, omiatając wszystkich wzrokiem, ale na nikim nie skupiając uwagi. To spojrzenie skupia uwagę, spojrzenie Boga skupia na nas całą Jego uwagę i mówi nam, że jesteśmy znani i kochani. I Jezus, wybrani. Jakoś. Jezus zobaczył Andrzeja i Piotra, to znaczy oni jakby w sobie doświadczyli, widzę Cię. To jest ten pierwszy bardzo ważny moment spotkania osób, nie? W taki sposób też patrzy na nas Bóg oczyma, ludzkimi oczyma Jezusa. Przepiękny moment, którego nie wolno tracić. Widzimy konsekwencje. Widzimy konsekwencje tego spojrzenia. Oni zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jak symbolicznie sieć oznacza te wszystkie nasze jakieś powiązania z tym światem, przywiązania do różnych wymiarów tego życia, że my stamtąd czerpiemy życie. Musimy się jakby przykleić do naszej pracy, do naszej rodziny, naszego domu, do naszych jakichś spraw, które żeśmy jakoś tam zdobyli. A zarazem jesteśmy tą siecią jakoś uwiązani do tego wszystkiego. Tak jak ta sieć musi oplatać ręce rybaka, żeby nie wyślizgnęła się z rąk. W ślad za tym spojrzeniem idzie słowo Jezusa. Bardzo ciekawe. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Wyzwanie i obietnica, prawda? Pójdźcie za mną. Szalone wyzwanie, prawda? Mamy porzucić pracę zawodową i pójść za wędrownym nauczycielem, ryzykując bardzo wiele. Przecież my mamy rodzinę, domostwo, musimy ich utrzymać. Jak to w ogóle jest możliwe? Jezus wydaje się, że wzywa tych dwóch rybaków do rzeczy niemożliwej po ludzku, dając im obietnicę. Sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bardzo ciekawa obietnica. A jednak Jego słowo ma moc poprzecinać te przywiązania do tego świata, do tego, że muszę pracować, bo trzeba zapłacić podatki, bo trzeba zapłacić ubezpieczenia, bo za chwilę po prostu nie mam kolejnej wypłaty i wszystko się wali. Tak. Nie mam jakby kolejnej pracy, kolejnego zajęcia, wszystko się wali. Bo my funkcjonujemy w tej dzisiejszej rzeczywistości w taki sposób, że wszystko w naszym życiu, jakby każdy dzień jest tak misternie skonstruowany, jesteśmy tak powiązani tyloma zależnościami, że jak się tylko jedna rzecz zachwieje, zaczynamy mieć problem. A jednak Jezus... Jeśli ktoś zajdzie w ciążę... szalonego. Kobieta ma problem, bo się wali cała sytuacja rodziny. Wszyscy zaczynają mieć panikę. Co to będzie? Z naszą pracą? Trzeba przeorganizować całe życie. Wszystko. A Jezus jednak wzywa do czegoś po ludzku wydawałoby się niemożliwego, niewykonalnego. Pójdźcie za mną. I oni, aby pójść za Nim, pociągnięci tą Jego niezwykłą obietnicą, uczynię was rybakami ludzi, zostawiają coś. Rozumieją natychmiast, nawet Jezus im nie mówi, zostawcie to. Oni sami do tego dochodzą. Że aby być wolnym dla Boga, muszę coś zostawić, co mnie w jakiś sposób wiąże. I Ewangelia bardzo ciekawie
podkreśla, że Szymon i Andrzej, pierwsi dwaj, zostawiają sieci, które symbolizują ich pracę zawodową, powiązania biznesowe, całą tę rzeczywistość jakby ekonomiczną, w której są głęboko, w której tkwią bardzo głęboko. Ale następni? Następni dwaj, Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, zostawiają ojca z najemnikami w Łodzi. Ten ojciec jest podkreślony w dwóch zdaniach bodajże, w dwóch wersetach, aż trzykrotnie. A więc jakby takie trójwartościowe, można mówiąc językiem Chemika, bardzo silne związanie ojca, który, możemy sobie dopowiedzieć, ustawił synom dorosłym już całe ich życie. Mamy firmę, która daje pracę nie tylko wam, ale także kilku innym ludziom. Mamy łódź jedną, a może więcej łodzi. Jesteście moimi współpracownikami, będziecie moimi następcami, nic innego nie jest ważne w waszym życiu. Oni musieli zerwać tę zależność od ojca, który stał się dla nich jakby taką kolumną, do której byli uwiązani na krótkiej smyczy, można powiedzieć. Odważyli się zerwać tę więź. Nie? Ciekawe, bardzo odważne. To życie afektywne, bo tak byśmy powiedzieli, te duchowe powiązania, bo inaczej się jest związanym z biznesem, jakby z tą sferą ekonomiczną, a inaczej jest się związanym jeszcze z własnym ojcem czy matką, więc własnym rodzinne. Domem. Te więzy rodzinne jakby dają jeszcze coś silniejszego. Patrzymy na tego bogatego młodzieńca, któremu Jezus kiedyś powiedział też pójdź za mną i nie był w stanie. Mimo, że był bardzo gorliwy w spełnianiu prawa, a jednak sama myśl, że musiałby rodzicom powiedzieć idę, przerażała go prawdopodobnie. Więcej, nawet uniemożliwiła mu spełnienie tych marzeń serca, które miał. Zatrzymała go w domu. Ci dwaj, Jakub i Jan, jednak to słowo Jezusa znowu odcina te więzy afektywne. Prawdopodobnie przecięciu tej pępowiny emocjonalnej, a także nazwijmy ekonomicznej, wiążącej ich bardzo silnie z ojcem, towarzyszyła jakaś awantura, skoro kilkadziesiąt wersetów dalej Jezus nadaje Jakubowi, Janowi przydomek Bne Regesz, czy z grecka Boanerges, synowie gromu. Prawdopodobnie tatuś nie wytrzymał i posypały się gromy na synów, a może i na Jezusa. A jednak Ewangelia nam mówi bardzo mocno, że żeby pójść za Jezusem, wejść w małżeństwo, w dorosłe życie, prawdziwie dojrzałe życie wiary, życie chrześcijańskie, także życie rodzinne własne, trzeba przeciąć pępowinę łączącą nas z rodzicami. I teraz spróbujmy znaleźć jakieś zastosowanie. Dzisiaj też jako pewien obrazek pokolędowy widzimy, jak przynajmniej ja taką mam obserwację, myślę, że to jest coś bardzo ogólnego. Mianowicie, jak wielu młodych nie wchodzi w małżeństwo, że czekają na to małżeństwo czasami latami, 5, 6, 7. Szukamy przyczyn, dlaczego boją się podjąć takiej decyzji. Jedną z przyczyn okazuje się, że są właśnie rodzice, a z drugiej strony pewne zwyczaje, które dzisiaj nastały. Mianowicie, tymi zwyczajami to jest, że trzeba mieć mieszkanie, trzeba mieć dom, trzeba mieć już jakąś pracę, żeby mieć jeszcze czego utrzymać, trzeba mieć jakiś samochód, no bo do pracy trzeba dojeżdżać i dopiero wtedy pomyślimy o małżeństwie. Mijają lata. Często jakby narzucają taki styl też i rodzice, którzy mówią, że no, musicie to mieć. Więcej, no, powiedzmy, za mąż wyszła już twoja siostra, ślub był w tamtym roku, więc musicie poczekać jeszcze kilka lat, bo musimy spłacić kredyt za... I uzbierać na wasze wesele.
skazują tych młodych na to, żeby najczęściej żyli w grzechu, żeby budowali swoją relację no, w oparciu o fundament, który no, nie jest fundamentem dobrym. To nie jest ten fundament chrystusowy. Jakby do wszystkiego trzeba dojść jakby osobno. Do własnego domu, do własnego świata, który zbudujemy, respektując no, prawo tego świata. Nawracajcie się i wierzcie we Ewangelię. Do tego jeszcze dochodzi taki aspekt psychologiczny, że jeżeli dwoje żyje kilka lat, powiedzmy, praktycznie bez zobowiązań, mogą zerwać zaręczyny i przestać mieszkać ze sobą praktycznie z dnia na dzień, jeżeli coś pójdzie. Najczęściej też nie ma dzieci. Żyjąc w tej świadomości, że jesteśmy ze sobą jakby tymczasowo, że w gruncie rzeczy nie zawarliśmy żadnego zobowiązania, które by nas trzymało razem, po paru latach nie jesteśmy w stanie takiego zobowiązania podjąć, ponieważ ta świadomość, że jeżeli coś pójdzie źle między nami, to on mnie rzuci albo ja jego rzucę, tak niszcząco wpływa na związek dwojga ludzi, że po paru latach konkubinatu takie wspólne życie przypomina niedokończony dom, w którym się zamieszkało, bez dachu, który po paru latach uległ takiej degradacji, że nie ma co już wykańczać, trzeba go zburzyć i gdzieś w innym miejscu budować coś zupełnie nowego. Na to są badania psychologiczne robione i w Europie, i w Ameryce, prawda? Więc nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże. Co byśmy poradzili takim młodym? Ryzyko wiary, po prostu. Moi rodzice zawarli małżeństwo w wieku bardzo młodym. Mieli po 20 lat i była powojenna bieda, czyli nie mieli nic, albo prawie nic. I weszli w małżeństwo, ciężko pracując, przychodziły kolejne dzieci, zrobiła się duża rodzina. I to małżeństwo przetrwało 50 kilka lat. I wydało naprawdę dobre owoce. Więc jeśli rodzice wydają, powiedzmy, zaryzykowali. Jeżeli rodzice wydają, powiedzmy, 50 tysięcy na zrobienie wesela swoim dzieciom, czy nie warto by było przynajmniej zrobić jakieś mniejsze weselisko, jakby sprzeciwiając się temu, że trzeba pozapraszać wszystkich, którzy nas kiedyś zapraszali, myśląc raczej o dzieciach, że to jest dla nich ważniejsze, żeby oni weszli jakby w sposób zdrowy, święty w życie. Ci uczniowie Jezusa, jego pierwsi, zobaczyli jeden istotny cel. Wszystko inne rzeczy, drugorzędne, stały się naprawdę mniej ważne. Umieli się od nich oderwać, nie? Więc zobaczyć, co jest ważne i umieć zobaczyć, co jest mniej ważne, drugorzędne, trzeciorzędne. Bo inaczej będziemy jak wielbłądy, które próbują wszystko dźwigać na swoim garbie i nie są w stanie przejść przez ucho igielne. I życzymy sobie również na podstawie tej Ewangelii, żebyśmy zobaczyli zupełnie nową perspektywę, jaką Jezus nam daje, wzywając nas do wiary i do pójścia za sobą. Staniecie się rybakami ludzi. Uczynię was rybakami ludzi. Niby ci sami rybacy, ale w zupełnie nowy sposób. Prawda? Bo do tej pory Szymon i Andrzej jako rybacy zadawali śmierć rybom, które wyciągali z jeziora, żeby dzięki temu żyć. Natomiast teraz będą łowić nie ryby, ale ludzi, łowiąc je w sieć Kościoła, czyli jakby wiążąc, tworząc powiązanie z Jezusem i między braćmi i siostrami, ratując w ten sposób z tych odmętów grzechu, które symbolizuje morze, prawda? Ciemna woda głęboka. Wyciągając ich z tego świata, wszystkich uwikłań ludzkich. A więc ważny wniosek, że chrześcijanami nie jesteśmy sami dla siebie, żeby nam było dobrze, żeby nasze życie się udało, ale mamy również pewną misję jako chrzczeni, prawda? Uczniowie Jezusa. Tą misją jest w taki sposób, krótko mówiąc, dawać świadectwo o Jezusie, o naszej więzi z Nim,
żeby inni ludzie, patrząc na życie chrześcijan, mogli mieć szansę spotkać Jezusa i zostać powołanymi do wiary. Łamie nasze drobnomieszczaństwo, mówiąc krótko, gdzie szukamy tylko pewnego ciepełka, żeby nam było dobrze, mimo, żeby się tak życie dobrze toczyło w rodzinie, żeby się nic takiego złego nie działo. Tymczasem wyciąga nas z takiego drobnomieszczaństwa, z nie takiego żyjemy dla siebie, życia, ale dla Boga na szerokie wody. I dla innych. Prawda? I to jest dopiero ta szalona, wspaniała perspektywa, która nadaje sens i smak życiu chrześcijańskiemu. Ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.